Darwina, a Adam i Ewa. Jakie były skutki rozmnożenia chleba? Kto pójdzie do nieba? Powiedz, czy znasz historię podróż Pawła? Jak należy walczyć z pokusami diabła? Po co te wszystkie plagi egipskie? Ewangelia Łukasza. Dlaczego Chrystus kazał przepraszać 77 razy? Czy przykazania to tylko zakazy? Jakie życiowe prawdy niesie przypowieść o synu marnotrawnym? No i dlaczego Bóg naucza? Kochaj bliźniego jak swego brata. Jak to w sumie jest tym końcem świata? Czy w apokalipsie jest faktycznie data? Masz problem, człowiek, przestań się dziwić. Wszystkie odpowiedzi są zawarte w Biblii. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj święte księgi. Za słowo życia Bogu dzięki. Słowa Bożego każdy jeden wers przekazuje prawdę, że życie ma sens, jest serio piękne. Dlatego warto czytaj Pismo Święte. Odkryj prawdę, słowo po słowie. Zmienia się świat, ale nie zmienia się człowiek. Chciwość, pycha, egoizm, draństwo. Żywe słowo Boże, oto lekarstwo na choroby duszy. Każde wariactwo leczyć można. Czytaj Biblię, nie tylko na Wigilię. Tylu wierzących, a gdzie ci prawdziwi? Daj się zadziwić, szczęśliwi, znaczy błogosławieni, co krzywe drętwę można zmienić, by prostymi były życia drogi kręte. Otwórz mu się, czytaj Pismo Święte. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj święte księgi. Za słowo życia Bogu dzięki.